Cześć, witajcie. Z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek serii Kurier Dostarczył. I dzisiaj będą zabawki od firmy Modekom. Jest obudowa już wyjęta z opakowania, ale jeszcze nie do końca otwarta. Jest to obudowa D1 Drakar. Tak wygląda dość spartańsko, dość prosta, taka surowa, ale dość szeroka. Myślę, że będzie dość funkcjonalna. Okaże się to oczywiście po testach. Mamy podkładkę, którą musiałem od razu rozpakować, bo, bo od bardzo dawna chciałem tą podkładkę po prostu przetestować. Zobaczcie, ciekawy kształt, większe pole do manewru dla myszki i bardzo ciekawa grafika. Naprawdę fajnie to wygląda. Oczywiście przycia wysokiej jakości i podkładka gruba. Tak by to się, ona po prostu MC Volcano Mousepad. I wymiary XXL 800x345, 4 mm grubości zapowiada się świetnie, zobaczymy jak z myszkami się zgra i mamy jeszcze jedną bardzo fajną rzecz, nie ta nieco prawda słuchawki, ale jedne z niewielu słuchawek na rynku które mają tak zwane ANC, czyli aktywną redukcję zakłóceń. Są to takie inteligentne słuchawki bezprzewodowe. Nie wiem, czy w tej chwili nie będą to najtańsze słuchawki tego typu na rynku. Kiedyś testowałem SMS Audio, bardzo drogie, ponad tysiaka chyba kosztowały. To jeszcze za wideotestów. Potem były słuchawki niedawno, kilka miesięcy temu od firmy Inline które kosztowały chyba 350-400 zł. Tych słuchawek ceny dokładnie nie pamiętam w tej chwili, ale sprawdzę powiem wam. Jak coś z tego jest dostępne, to cen szukajcie w opisie filmu w linkach, tam właśnie będą te ceny. Na dzisiaj to wszystko. Zabieram się za testy. I widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!